Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj temat impedancji pętli zwarcia. Postaram się w prosty sposób powiedzieć, czym jest impedancja pętli zwarcia, do czego służy, jak zmierzyć, jak interpretować wyniki i wyciągać wnioski. Upraszczając, impedancja pętli zwarcia to opór, który napotyka prąd zwarcia w obwodzie. Mierzymy ją głównie w instalacjach elektrycznych prądu zmiennego, także w naszych domach. Po co? To wyjaśnię w dalszej części. Ale zacznijmy od najprostszego, wręcz szkolnego obwodu. Tu baterie lub akumulatorek, przewody i jakiś odbiornik. Może to być na przykład żarówka. To jest idealny obraz takiego obwodu. W rzeczywistości jest tu znacznie więcej elementów, ale o tym za chwilę. Pomyślmy, jaki prąd popłynąłby, gdybyśmy zamiast odbiornika mieli zwarcie. Zgodnie z prawem Ohma, w takim idealnym obwodzie popłynąłby prąd nieskończenie duży. Dlaczego? Ponieważ nie ma żadnego elementu, który by go ograniczał. Ale takie obwody w rzeczywistości nie istnieją. Zobaczmy to na przykładzie ogniwa. Mamy tu multimetr ustawiony na pomiar prądu i dwa przykładowe ogniwa. Zobaczmy, jaki popłynie prąd zwarcia. Ponad 9 A. A drugie ogniwo? Tu już mamy prawie 15 A. To jest dużo, natomiast znacznie mniej niż nieskończoność, która wynikałaby z prawa Ohma. Co więc jeszcze mamy w tym obwodzie? Na pewno mamy sondy, które mają rezystancję. Ogniwa mają także rezystancję wewnętrzną. Uzupełnimy więc nasz rysunek. Co decyduje, jak duży prąd popłynie? Można powiedzieć, że wydajność prądowa ogniwa. Ale czym ona jest? To właściwie rezystancja wewnętrzna. Istotny parametr ogniw, nie tylko 18650. Decydujący, do jakich zastosowań takie ogniwo się nadaje. No to rysujemy. Bateria czy ogniwo ma swoją rezystancję wewnętrzną. Dodajemy. Ale na tym nie koniec. Przewody, one też mają swoją rezystancję. Też dodajemy. Jaki teraz popłynie prąd w przypadku zwarcia? Ograniczony przez te wszystkie rezystancje, zgodnie z prawem Ohma, i równa się U przez suma R. I? Mamy teraz na rysunku coś, co możemy nazwać pętlą zwarcia. Możemy także określić rezystancję tej pętli zwarcia. Popatrzmy na nasz obwód od strony zwarcia. Mamy tu jedną rezystancję przewodu, rezystancję ogniwa i rezystancję drugiego przewodu. Rezystancja naszej pętli zwarcia to rezystancja sumy tych trzech ogniw. Podsumujmy. W tym przypadku rezystancja pętli zwarcia to suma rezystancji w obwodzie zwarciowym, czyli tych wszystkich rezystancji. Ale co to jest impedancja? Do tej pory mówiliśmy o prądzie stałym. W dużym uproszczeniu impedancja w obwodzie prądu zmiennego jest odpowiednikiem rezystancji dla prądu stałego. Impedancja to opór, jaki napotyka prąd zmienny w obwodzie elektrycznym. Impedancja składa się z rezystancji, np. przewody i reaktancji, indukcyjności i pojemności, jakie tworzą cewki czy kondensatory. Impedancję i reaktancję, tak samo jak rezystancję, wyrażamy w ohmach. Z naszego punktu widzenia, czyli impedancji pętli zwarcia, nie musimy zagłębiać się w istotę reaktancji. I tak będziemy ją traktować i obliczać, podobnie jak rezystancję. Podobnie to nie znaczy tak samo, ale o tym za chwilę. Zobaczmy, jak wygląda schemat typowej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej niskiego napięcia. Mamy tu źródło napięcia, transformator. W transformatorze znajdują się cewki, czyli indukcyjności, i rezystancje, czyli impedancja. Aż do naszego złącza. Następnie
mamy połączenie z naszą rozdzielnicą, w której znajdują się zabezpieczenia. A z naszej rozdzielnicy do gniazdek, oświetlenia czy innych urządzeń, takich jak płyta indukcyjna, pompa ciepła, podgrzewacze, grzejniki i tym podobne urządzenia. Dla uproszczenia narysuję tylko gniazdko. Dla uproszczenia także pomijam tutaj przewód ochronny. Co więc się stanie, jeżeli w tym gniazdku lub przewodach powstanie zwarcie? Uzupełnimy więc połączenia, jakie mamy w rozdzielnicy i w złączu. Którędy więc popłynie nasz prąd zwarcia? Zacznijmy od naszego gniazdka. Popłynie przewodem fazowym przez nasze zabezpieczenia, przez łącze kablowe, przez przewody, przez cewkę transformatora, tak więc będzie wyglądała w tym przypadku nasza pętla zwarcia. Rozrysujmy ją ładnie. Mamy cewkę transformatora, która jest impedancją i rezystancją. Dalej mamy nasze przewody. Oznaczmy je R2. Dalej mamy nasze zabezpieczenie. Dalej mamy nasze zabezpieczenie nadprądowe. Nasze gniazdko ze zwarciem. Przewody. I wracamy do cewki transformatora. To jest nasza pętla zwarcia. A impedancja pętli zwarcia jest to impedancja tych wszystkich elementów. Jeśli zrobimy zwarcie, jak popłynie prąd i co go ograniczy? Wszystkie nasze impedancje, w tym obwodzie, przewody, złącza, połączenia i cewki transformatora. Mogą to być spore odległości i długości przewodu. Mierząc impedancję pętli zwarcia, podłączając miernik do gniazdka, mierzymy sumę wszystkich impedancji w obwodzie zwarciowym. To w uproszczeniu. A na czym polega uproszczenie? Liczymy sumę geometryczną, a nie algebraiczną. Mamy więc definicję. Impedancja pętli zwarcia to suma wszystkich impedancji w obwodzie, w którym płynie prąd zwarciowy, ale suma geometryczna. A jaka jest książkowa definicja? To jest wzór na naszą impedancję pętli zwarcia. Ten wzór przypomina wzór na długość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym. I nie bez powodu. Jedna przyprostokątna to suma rezystancji. Druga przyprostokątna to suma reaktancji. Przeciwprostokątna to nasza impedancja pętli zwarcia. A co, jeśli mielibyśmy w obwodzie kondensator? W jaki sposób policzylibyśmy impedancję? Jeżeli mielibyśmy szeregowo jeszcze kondensator, czyli pojemność, to jego reaktancję przyjmiemy z przeciwnym znakiem niż indukcyjności. Przy czym nie jest istotne, którą z nich przyjmiemy ze znakiem dodatnim, a którą z ujemnym. Ważne, aby był to znak przeciwny. Temat obliczania impedancji jest złożony. Tu pokazałem tylko przykład prostego połączenia szeregowego, często spotykanego w elektryce. Wiecie już, czym jest impedancja pętli zwarcia, co się na nią składa i w dużym uproszczeniu, jak ją obliczyć. Pora na praktykę.
W praktyce impedancję pętli zwarcia często łatwiej zmierzyć niż pozyskać dane do obliczeń. Do pomiaru użyję miernika instalacji elektrycznej. Podłączamy miernik do gniazda. Ustawiamy na pomiar w instalacji z wyłącznikiem różnicowo-prądowym i zaczynamy pomiar. Po chwili mamy wynik na wyświetlaczu wyrażony w ohmach. Ten miernik dodatkowo pokazuje przewidywany prąd zwarcia. To przydatna wartość, ale o tym później. Niektóre mierniki pokazują dodatkowo składowe, rezystancję i reaktancję. W jaki sposób pomiar jest realizowany przez miernik? Podobnie jak pomiar rezystancji wewnętrznej ogniw. Przez pomiar napięcia bez obciążenia oraz obciążenia. W przypadku tego miernika obciążenie nominalne to 3 A. Spadek napięcia, czyli różnica pomiędzy napięciiem bez obciążenia i z obciążeniem oraz znany prąd obciążenia pozwala obliczyć impedancję pętli zwarcia. Otrzymaliśmy wynik na wyświetlaczu, ale czy to jest wartość impedancji pętli zwarcia? Nie, to jest wynik pomiaru. Pozwoli nam wyliczyć, w jakim przedziale znajduje się wartość impedancji pętli zwarcia. Policzmy więc błąd. W przypadku tego miernika błąd wygląda następująco. Na temat błędów pomiarowych polecam osobny film na kanale, gdzie wyjaśniam, co się z czego bierze i jak się oblicza. Nasz wynik pomiaru to 1,3 ohma. Rozdzielczość to 1/100. Więc liczymy. Jeden i 1,3 ohma, czyli wynik naszego pomiaru, razy 5% plus 5 plus 5 wynikające z dokładności to przemnożone przez naszą rozdzielczość i mamy błąd, który wynosi 115 tysięcznych ohma. Możemy teraz policzyć górną i dolną granicę przedziału. Mamy więc nasz przedział, w którym znajduje się impedancja pętli zwarcia. Nas jednak interesuje największa możliwa wartość impedancji pętli zwarcia. Będziemy sprawdzać, czy nie jest większa niż dopuszczalna, więc wykorzystujemy górną granicę. Miernik pokazał też przewidywany maksymalny prąd zwarcia, który wynosi 177 A. Do czego może nam się przydać? O tym też za chwilę. Uzyskaliśmy wynik, policzyliśmy błąd, określiliśmy przedział. Ale z tego jeszcze nic konkretnego nie wynika. Aby wyciągnąć wnioski, musimy ten wynik z czymś porównać. I tutaj dochodzimy do celu, w jakim mierzymy lub obliczamy impedancję pętli zwarcia. Ocenimy, czy nasze zabezpieczenia nadprądowe będą mogły prawidłowo działać w przypadku zwarcia. Standardowo w domowych instalacjach stosuje się zabezpieczenia B10 i B16. Zabezpieczenia to temat na osobny film, ale pokrótce. Składają się z dwóch członów. Nadprądowego i zwarciowego. Nas interesuje zwarciowy, czyli ten o szybkim działaniu. W przypadku charakterystyki B jest to pięciokrotność prądu nominalnego. Czyli dla B10 będzie to 50 A, a dla B16 80 A. Dla charakterystyki C będzie to dziesięciokrotność prądu nominalnego. Czyli dla C10 będzie to 100 A, a dla C16 160 A. Dla C20 200 A. I tak dalej. Obwód, dla którego mierzyłem impedancję pętli zwarcia, jest zabezpieczony przez B16. Czyli do wyzwolenia członu zwarciowego potrzebny jest prąd zwarciowy co najmniej 80 A. Miernik pokazał przewidywany prąd zwarciowy 177 A, czyli znacznie większy niż wymagany. Ponad dwukrotnie większy. Praktycznie od razu możemy stwierdzić, że jest wystarczający, nawet bez liczenia błędu. Ale nie każdy miernik wskazuje prąd zwarcia. Policzmy więc, ile wyniesie prąd zwarcia przy maksymalnej wartości impedancji pętli zwarcia wynikającej z pomiaru, czyli wyniku powiększonego o błąd, czyli górnej granicy, która wynosi 1,415 ohma. To jest wartość,
której na pewno nie przekracza rzeczywista wartość impedancji pętli zwarcia. Nasza górna granica. Sprawa oma, napięcie podzielone przez górną granicę impedancji pętli zwarcia, czyli 230 V przez 1 i 415 Ω daje nam 162,5 A. Możemy użyć prawa Ohma, ponieważ operujemy na wartościach skutecznych. Więcej na ten temat w filmie o przebiegach. Przewidywany prąd zwarcia jest więc większy niż prąd potrzebny do zadziałania członu zwarciowego. Warunek szybkiego wyłączenia zasilania jest spełniony. Upraszczając, nasze zabezpieczenie nadprądowe może działać prawidłowo. Spójrzmy na to z drugiej strony. Możemy wyliczyć, jaka jest maksymalna impedancja prądu zwarcia dla danego zabezpieczenia. Także wykorzystamy prawo Ohma. Dla B10 będzie to 230 V podzielone przez 50 A, co daje nam 4,6 Ohma. Dla B16 będzie to 230 V podzielone na 80 A, co daje 2,875 Ohma. Czyli impedancja pętli zwarcia powinna być mniejsza niż 4,6 Ohma dla B10 i 2,875 Ohma dla B16. Z tymi wartościami porównujemy zmierzoną granicę, w naszym przypadku 1,415. W naszym przypadku 1,415 Ohma jest mniejsze od 2,875 Ohma. Dla B16 warunek samoczynnego włączenia zasilania jest spełniony. Jeśli wyliczona impedancja pętli zwarcia była pomiędzy górną a dolną granicą przedziałów, wynik byłby niejednoznaczny i nie można by było stwierdzić spełnienia warunku. Aby stwierdzić spełnienie warunku, musi być pewność, że rzeczywista impedancja pętli zwarcia jest mniejsza. Możemy także wyliczyć minimalne napięcie, przy jakim zadziała zabezpieczenie i porównać z napięciem sieci. Tutaj także wykorzystamy prawo Ohma. Napięcie równa się prąd razy, a w tym przypadku, ponieważ jest to prąd zmienny, impedancja. Stawiamy prąd zadziałania dla B16, 80 A. I impedancję pętli zwarcia, w tym przypadku także górną granicę. Otrzymujemy 113,2 V. Czyli do zadziałania wyłącznika nadprądowego przy takiej impedancji pętli zwarcia wystarczy 113,2 V. Jest to wartość mniejsza niż napięcie sieci, czyli 230 V. Czyli do zadziałania wyłącznika nadprądowego przy takiej impedancji pętli zwarcia wystarczy 113,2 V. To mniej niż 230, czyli warunek jest spełniony. Gdyby napięcie instalacji wynosiło 110 V, jak w niektórych krajach, nie byłby spełniony. Warto tu dodać, że wartość rzędu 1,3 Ohma jest stosunkowo duża. We współczesnym budownictwie częściej mamy do czynienia z wartościami znacznie niższymi. I tutaj dotarliśmy do celu wyliczenia i mierzenia impedancji pętli zwarcia, czyli sprawdzenia warunku szybkiego wyłączenia zasilania. W sprawdzeniu, czy prąd zwarciowy będzie wystarczająco duży, aby zabezpieczenie nadprądowe mogło zadziałać prawidłowo. Nie tylko w domowej rozdzielnicy, ale także np. zabezpieczenie główne. Impedancja pętli zwarcia może być wykorzystywana do doboru WLZ, sprawdzenia warunku szybkiego wyłączenia zasilania. Przy okazji, co jeszcze możemy zmierzyć tym miernikiem? Napięcie, wartość skuteczną, rezystancję izolacji. Przy napięciach 250, 500 i 1000 V, test ciągłości, prądem powyżej 200 mA, impedancję pętli zwarcia, instalacja z wyłącznikiem różnicowo-prądowym i bez. Wykonywać testy wyłączników różnicowo-prądowych, krotnościami prądu różnicowego i narastająco. Warto pamiętać, że film z założenia jest przeznaczony dla osób początkujących. Chciałem pokazać impedancję pętli zwarcia w możliwie prosty sposób i bez zagłębiania się w szczegóły. Zawiera przez to wiele uproszczeń. Na przykład pominąłem pomiar pomiędzy L a PE. Temat pomiarów elektrycznych jest bardzo, bardzo obszerny. Pomiary sprawdzające, odbiorcze czy okresowe mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie świadectwo kwalifikacji, odpowiednim miernikiem i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inaczej nie będą miały mocy prawnej. Na własny użytek pomiary oczywiście może wykonywać każdy. Nie mają one jednak żadnej mocy prawnej. Mogą być natomiast cennym źródłem wiedzy, sprawdzeniem potencjalnych możliwości modyfikacji instalacji czy stwierdzeniem usterki. Wygląda to podobnie jak w przypadku obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdów.
pomiędzy przeglądami możemy, a nawet powinniśmy sprawdzać stan techniczny. Możemy na przykład wykryć niskie ciśnienie w oponach czy spaloną żarówkę i usunąć awarię, co wpłynie na bezpieczeństwo. Jednak nie zwalnia nas w żaden sposób od obowiązkowych przeglądów. O czym jeszcze warto pamiętać? Pomiary mogą być wykonywane pod niebezpieczne napięcie. Należy wtedy zachować zasady bezpieczeństwa i należytą ostrożność. Wartość na wyświetlaczu miernika nie jest wartością impedancji pętli zwarcia. Pozwala natomiast wyliczyć graniczne wartości, uwzględniając błąd pomiarowy. Wartość zmierzoną powiększoną błąd pomiarowy porównujemy z maksymalną dopuszczalną. Tylko jeśli jest mniejsza niż dopuszczalna, to warunek jest spełniony. Tutaj warto jednak podejść bardziej ostrożnie. W praktyce wartości zmierzone zazwyczaj są bardzo dalekie od dopuszczalnych. Jeżeli wynik jest bliski dopuszczalnej granicy, warto zastanowić się, jakie są tego przyczyny. Być może instalacja wymaga naprawy lub poprawy, a być może taki wynik jest uzasadniony, np. dużą odległością od stacji trafo. Prąd podany na zabezpieczeniach nadprądowych nie jest prądem wyłączenia. Ani dla członów nadprądowego, ani zwarciowego. Dla zwarciowego jest to 5-krotność lub 10-krotność tego prądu. Charakterystyka B lub C. I na koniec, niejednoznaczność wyniku nie pozwala na stwierdzenie spełnienia warunku. Jeśli macie pytania lub uwagi, zapraszam do komentowania. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę o łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.